miło ogłosić wszystkim, że dzisiaj otwieramy pierwszą w województwie kujawsko-pomorskim wypożyczalnię rowerów trójkołowych rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością. Serdecznie witam na otwarciu pana prezydenta miasta Włocławek, pana doktora Marka Wojtkowskiego. Witam również panią prezydent dr Barbarę Moraczewską. Panią dyrektor Wydziału Edukacji, panią Agnieszkę Białą-Piotrowicz. Oczywiście witam również pana Tomasza Trzosa, koordynatora całej tej akcji, bez którego nie byłoby dzisiejszej wypożyczalni. Brawo! Przywitać panią Dorotę Madalińską, bo pani się ukryła tutaj, przewodniczącą stowarzyszenia OLIGO. Wypożyczalnia, tak jak już wcześniej powiedziałam, jest pierwsza w województwie kujawsko-pomorskim i 107 w Polsce. Także my, czyli zespół szkół numer 3, ma ogromny zaszczyt tę wypożyczalnię pierwszą w województwie otworzyć. Brawo, brawo! Wypożyczalnia rowerów trójkołowych to wypożyczalnia dla wszystkich mieszkańców Włocławka, nie tylko dla nas, ale mam bardzo dobrą wiadomość dla naszych uczniów, ponieważ dzięki współpracy z Fundacją Ekotekstil od Was dla Was i z oddziałem PCK w Bydgoszczy pozyskaliśmy na szkołę aż 3 rowery i to Wy będziecie mogli korzystać z tych rowerów. Także zapraszam do wykorzystania oczywiście pod opieką specjalistów, pod opieką nauczycieli. Więc cóż, ja proponuję, aby pan prezydent oficjalnie otworzył naszą wypożyczalnię w naszej szkole. Ja, jedziemy pomału.